To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. Zakończył się właśnie drugi w tym sezonie konkurs drużynowy i drugi rozgrywany na polskiej ziemi. Wygrała Austria przed Polską, Norwegią, Słowenią, Japonią, Niemcami, Finlandią, Szwajcarią oraz reprezentacją Włoch. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs był dość mocno loteryjny, zwłaszcza w jego drugiej części. Od mniej więcej połowy drugiej grupy wiatr zaczął naprawdę bardzo mocno kręcić i pozycje niektórych zawodników są mocno zmanipulowane przez warunki, jak na przykład Piusa Paszkego, gdzie w drugiej serii wyraźnie zepchnęło mu narty, ale o tym powiem w dalszej części materiału. Zwycięstwo Austriaków nie jakieś bardzo wyraźne, 8,9 punktu przewagi nad reprezentacją Polski oraz 16,4 nad reprezentacją Norwegii. To nie była sytuacja tak jak w Wiśle, gdzie Polacy skakali bardzo dobrze, bardzo równo, a Austriacy mieli jeszcze nieco wyższy poziom i ani jednego słabszego skoku. Tutaj znowu była drużynówka, gdzie były popełniane błędy w każdej reprezentacji. Było chociaż jedno słabsze ogniwo. I Austriacy, pierwsza grupa, no to mamy przede wszystkim Heibecka, który skakał świetnie zarówno w serii próbnej, jak i w zawodach. Czwarta nota indywidualnie, najdłuższy skok pierwszej serii, 140,5 metra. Bardzo dobrze się spisywał powyżej oczekiwań, nie było ani jednego słabszego skoku, tak jak mówiłem. Herl, 16. Pierwszy skok, mimo wszystko całkiem niezły, ponieważ tylko Kamil Stoch tam przekroczył punkt K, tak poza tym to skok powyżej 120 metrów jest jak najbardziej na plus, a w drugiej serii też Herl spisał się dobrze, a Szenwald miał pierwszy skok, słabszy do tego spóźniony, co wynikało tak naprawdę ze spóźnienia, i drugi skok też był dużo lepszy i przy tym, co zrobił Stękała, pozwolił wyjść na prowadzenie, i na końcu Huber. Huber, który zrobił różnicę, naprawdę zrobił różnicę, nawet w starciu chociażby z Dawidem Kowalskim, który skakał dobrze, ale Huber skakał fantastycznie dzisiaj, bo świetnie w serii próbnej i świetnie w samym konkursie, w końcu najwyższa nota indywidualnie, nie jakoś wyraźnie najlepsza, ponieważ Lindvik skakał w mojej opinii lepiej, ale tracił po prostu na notach i naprawdę Huber, nie spodziewałem się, że on będzie aż tak dobrze wyglądał, w ogóle Austriaków dałem na 6. miejscu przy typowaniu wyniku, uznałem, że po prostu brak Krafta będzie za dużo ważył w tej sytuacji, a jednak Austriacy dali radę i nawet bez tego skoku Stękały byliby zdecydowanie na drugim miejscu i w Pucharze Narodów to wygląda tak, że znacznie zmniejszyli stratę do Niemców o 250 punktów i powiększyli przewagę nad Słoweńcami i Japończykami w Pucharze Narodów. Czwarta drużyna Pucharu Narodów i drugie zwycięstwo w dwóch konkursach drużynowych. Bardzo ciekawa sytuacja i reprezentacja Polski żyła trzeci. Pierwszy skok nie był perfekcyjny, troszeczkę go wykrzywiło po wyjściu z progu i też nieco skorzystał na warunkach, ale drugi skok żyły naprawdę był znakomity, bardzo dobrze wykonany, bardzo dobrze wylądowany. To był skok bardzo, bardzo dobry. I Stoch w grupie drugiej. Niektórzy się zdziwili, ale w mojej opinii to nie jest aż tak dziwne, ponieważ Stoch startując na ostatniej zmianie czasami miał tendencję do mocnego spóźniania skoków albo tego, że po prostu te skoki nie wychodziły zbyt dobrze. A Stoch w pierwszej serii spisał się bardzo dobrze. Tak jak mówię, był jedynym zawodnikiem, który przekroczył punkt K i to wyraźnie. Przekroczył ponad 130 metrów. To był bardzo dobry skok. Drugi nie aż tak dobry, ale też mimo wszystko bardzo dobry. 8. miejsce indywidualnie, mówię tutaj o prowizorycznej klasyfikacji. I może najpierw omówię w takim razie Kubackiego. Kubacki oddał bardzo dobre skoki, nie jakieś super rewajsy jednak na swoje możliwości, ale jednak 5. miejsce, jeśli chodzi o notę indywidualną, to jest bardzo dobry wynik, aczkolwiek Kubackiego stać jeszcze na minimalnie, ale to minimalnie więcej. No i Stękała poza kolejnością, mówiłem, ale Stękała pierwszy skok bardzo dobry, naprawdę niesamowitego przewyższenia nabrał. Świetnie się spisał, piękne lądowanie, wysoko ocenione, naprawdę ten pierwszy skok Andrzeja był fenomenalny i to zresztą nota powyżej 130 punktów w pierwszej serii było bardzo rzadko spotykana, a w drugiej skok na pewno nie był spóźniony, prędkość raczej też nie była szczególnie niska, jeśli chodzi o Andrzeja Stękałę i nie do końca wiem, co tak naprawdę się stało, to trochę wyglądało tak, jakby presja go trochę usztywniła na progu, to nie było tak dynamiczne odbicie, tak pewne odbicie, jak miało miejsce w pierwszej serii i nie było też do końca dobre warunki, ale on był bardzo nisko nad bólą jak na siebie. On zazwyczaj nad bólą jest bardzo, bardzo wysoko, nawet wyżej niż Dawid Kubacki ostatnio, a tutaj tego nie było. On od razu leciał już bardzo nisko i wyglądał tak, jakby nie było w ogóle mocy na progu i nie podwyższył tego toru lotu, ponieważ ułożenie nad było typowo jak na Stęka i wyglądało tak, jakby po prostu zabrakło mocy na progu, co jest bardzo dziwne i nie do końca wiem, co się stało, ale też wydaje się, że po prostu coś Stęka zrobił źle, bo to nie jest tylko kwestia warunków, bo nic nie zepchnęło mu nart z tyłu, tak jak było to widać u chociażby Piusa Paszkego, ale o tym później. I dalej mamy Norwegię. Obstawiłem Norwegię na 3. miejscu. Tutaj akurat trafiłem. Jeszcze wracając do reprezentacji Polski, to byli zdecydowani faworyci. Przy braku Krafta, przy słabej formie Graneruda, to byli
klarowni faworyci do pierwszego miejsca i to jednak jest, wiem, że to może zabrzmi zbyt obsesyjnie, ale jednak to jest porażka reprezentacji Polski, ponieważ mając tak mocny i wyrównany skład, powinni tutaj odnieść zwycięstwo. Oczywiście wiem, że warunki były jakie były, ale jednak inne reprezentacje też miewały niezbyt dobre trafy i już ostatecznie przechodzę do Norwegów. Dziewiąty tandę, przeciętny pierwszy skok, bardzo dobry. Drugi skok i to się złożyło na dziewiątą notę indywidualnie, całościowo. Tak jak mówiłem, może skoczyć, może nie skoczyć. Raz nie skoczył, a raz skoczył bardzo dobrze. I występ na miarę oczekiwań, jeśli chodzi o Daniela Adretandego. No i na drugiej zmianie Granerud. W normalnej sytuacji było to bardzo zaskakujące, ale patrząc na treningi było to całkowicie zrozumiałe. I Granerud w pierwszej serii nie trafił dobrze z warunkami, skok był też słaby. W drugiej serii trafił świetnie z warunkami, skok był długi, ale to była głównie zasługa warunków, ale coś złego dzieje się z Granerudem, ponieważ jego prędkości strasznie odstawały. 88,1 w pierwszej serii, 88,5 w drugiej. A żaden zawodnik, żaden Włoch, żaden Szwajcar ani Fin nie mieli mniej niż 89. Naprawdę prędkość Graneruda tu jest bardzo dziwna i nie do końca wiem, z czego to wynika. Raczej nie ze smarów czy niedyspozycji sprzętowej, po prostu coś prawdopodobnie bardzo szwankuje przy pozycji najazdowej. Ponieważ na progu te skoki wyglądały mimo wszystko lepiej niż podczas skoku kwalifikacyjnego. To były lepsze skoki, ale dalej 23 nota, jeśli chodzi o Graneruda, to jest rozczarowanie. Bardzo słabo skacze. Ciekawe, czy on poprawi się, kolokwialnie mówiąc, ogarnie się do zawodów indywidualnych, bo bardzo trudno powiedzieć i na pewno musi to być bardzo poważny błąd, jeżeli tak bardzo rzutuje na prędkość na progu, a mimo wszystko wydaje się, że Granerud nie popełnia jakichś takich bardzo rażących błędów na progu i w trakcie lotu, a mimo to skacze tak znacznie bliżej niż miało to miejsce chociażby w Kilizenojstadt. Dalej na drugim miejscu Lindvik, który tak naprawdę zamienił się z Granerudem i naprawdę Lindvik skakał rewelacyjnie. W pierwszej serii bardzo dobry skok, w drugiej ponad rozmiar skoczni, to wyraźnie 144,5 metra, tylko punkt mniej jeśli chodzi o notę końcową względem Hubera, ale to ze względu na lądowanie, które w mojej opinii zostało za nisko ocenione, ponieważ podobne lądowanie, w mojej opinii nawet gorsze lądowanie Boranki zostało wyżej ocenione i w mojej opinii tu powinno być spokojnie 3 razy po 18 punktów. Wydaje mi się, że był za nisko oceniony, podobnie Johansson, też ten drugi skok można było wyżej ocenić, ale też zawyżona nota była chociażby u Cenepreuza w pierwszym skoku, więc tutaj wiadomo, niektórym zawyżej, niektórym zaniżej, niektórzy zostali bardzo dobrze ocenieni, tak jak chociażby Stękała, wysokie nota i zasłużone. A Johansson, dziesiąta nota, pierwszy skok nie jakiś rewelacyjny, ale też nie rewelacyjne warunki. W drugiej serii bardzo dobre warunki i odpowiednio dłuższy skok, w mojej opinii wcale nie lepszy, tylko po prostu dłuższy ze względu na warunki, te 140 metrów, całkiem nieźle wylądowane, ale strasznie niskie noty dla Norwegów, w tym przypadku jeśli mówimy o drugim skoku Lindvika i Johanssona. I dalej mamy Słowenię, wystawiony został Cenę i co ciekawe, Cenę był najlepszym Słoweńcem, ogólnie cała reprezentacja Słowenii była bardzo równa. Cenę 11 nota, Bartol 17, Peter Preutz 15 i Laniszek 12. Cenę miał troszeczkę zawyżone noty, przynajmniej w mojej opinii w pierwszej serii, w drugiej już lądował zdecydowanie lepiej i noty były jednak zbliżone, może mimo wszystko ciut lepsze, ale 11 pozycja całościowo to jest bardzo dobra pozycja w przypadku Cenę, bo spodziewałem się, że on jednak się spali w konkursie drużynowym, ale jednak to nie miało miejsca. Oczywiście trafiał w dobre warunki, ale jednak te skoki Cenę były bardzo dobre. Bartol 17 też, w mojej opinii, powyżej oczekiwań się spisuje i teraz w porównaniu z Pawlowiczem, no to nie ma za bardzo co porównywać, bo Pawlowicz może co najwyżej przemnąć niezbyt mocno obsadzone kwalifikacje, a Bartol wydaje się, że spokojnie jutro punkty zdobędzie i być może nawet i kilkanaście punktów. Dalej mamy Petera Preutza, skoki niezłe, nie jakieś rewelacyjne, takie właśnie na 15 miejsce, jeśli chodzi o notę indywidualną. Laniszek 12, skoki poprawne, zaskakująca wysoka parabola lotu, troszeczkę wręcz jak Andrzej Stękała. Troszeczkę znowu mu ta lewa narta uciekała za bardzo i występ solidny, ale taki powiedzmy na poziomie Kilizenojstadt. Dobrze, ale bez szału. Laniszek skakał już dużo lepiej w tym sezonie. I dalej Japonia, ja bardzo odważnie typowałem Japonię na miejsce drugie i szczerze mówiąc przez pierwsze trzy skoki spodziewałem się, że mogę trafić ten typ, ponieważ Yoyu zaczął bardzo dobrze, Junshiro się znacznie poprawił jeśli chodzi o zestawienie z kwalifikacjami, bo miał drugą notę drugiej grupy. To był zawodnik, który wylądował najbliżej punktu K, oczywiście pomijając Kamila Stocka, który znacznie go przekroczył, ale jednak Junshiro też skakał nieźle. Yoyu ogólnie siódma nota całościowo, Junshiro 18.
Keiichi, który naprawdę dzisiaj skakał rewelacyjnie. Pierwszy skok bardzo dobry, problemy z lądowaniem, w drugim też były delikatne problemy z lądowaniem, ale no nie można było tutaj odnieść, szczerze mówiąc, więcej niż pół punktu za samo lądowanie, ponieważ to było lekkie zachwianie, to nie było coś takiego jak muranki i też został zasłużenie wyżej oceniony. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś znaczne zawyżenie. Naprawdę Keiichi skakał rewelacyjnie, szósta nota indywidualnie, świetny skok i wyłączając Yukię, to naprawdę się zanosiło na to drugie miejsce, ale niestety dzisiaj Yukia już w treningu było słabo, ale jeśli chodzi o konkurs, to naprawdę nie wiem, czy on się po prostu spalił psychicznie, nie wytrzymał tej presji, czy było coś nie tak ze sprzętem, ponieważ naprawdę popełniał ogromne błędy na progu już w drugiej serii, to kompletnie ta lewa narta mu uciekła, odbiła się, później musiał ją jakoś skontrować i lądował bardzo blisko. Oczywiście on dzień wcześniej popełniał dość duże błędy, a jednak leciał daleko, a tutaj wygląda na to, że zmiana ułożenia nart po wyjściu z progu, żeby one były bardziej płasko, powoduje, że ten cały układ się dzisiaj w ogóle nie spinał i musiał strasznie dużo korygować po wyjściu z progu. Ogólnie widać było, że Yuki jest delikatnie mówiąc na siebie bardzo zły i 27 nota indywidualnie to oddaje. Gorszy od Nusia Inena na przykład, od Deschwandena naprawdę występ Yuki Sato był znacznie poniżej oczekiwań. Gdyby on skakał na poziomie, powiedzmy, nie wiem, nawet Dawida Kubackiego, a po kwalifikacjach wydawało się, że to może być zawodnik najlepszy, to Japonia mogłaby być na tym drugim miejscu, a nawet powalczyć o zwycięstwo przy tym, że tak naprawdę reszta skoczków z Japonii oddawała dobre albo bardzo dobre skoki. Tak jak mówi, Keiichi Sato spisał się na 5 z plusem, może nawet i na 6, a Yukia Sato, no to dzisiaj występ na co najwyżej 3 na szynach, a może nawet i po prostu na 2 w szkolnej skali ocen. Naprawdę dzisiaj Yukia spisał się strasznie poniżej oczekiwań, nawet bez tej serii kwalifikacyjnej treningów, to i tak byłby występ znacznie poniżej oczekiwań, a patrząc przez pryzmat dnia poprzedniego, naprawdę bardzo, bardzo słaby występ, najniższy poziom względem tego, który był oczekiwany, największa różnica tego poziomu. I Niemcy z wyraźną stratą do Japończyków, nawet Japończycy tracili 66,1 punktu do Austriaków, a Niemcy 129 punktu straty do Austriaków. Naprawdę i warunki nie pomagały, ale też pojedyncze skoki, chociażby pierwsza seria Geigera nie wyszła mu, naprawdę mu nie wyszła. A co do poszczególnych zawodników, no to Freund, nie mogę się do niego przyczepić. Nie miał jakoś skakać rewelacyjnie, 22 miejsce to odzwierciedla, ale jednak skakał po prostu na miarę oczekiwań. Paszkę miał niezły, w miarę niezły pierwszy skok, a w drugim dostał lutę z tyłu kilka metrów za progiem. Widać było mu na powtórce, że narty mu opadły, odeszły od niego, musiał to kontrować i po prostu, że ten wiatr go kompletnie zdusił. I tutaj Paszkę nie miał absolutnie żadnych szans, żeby skoczyć dalej. Po prostu skok był dobry, ale trafił się silny podmuch i Paszkę nie mógł tutaj tak naprawdę, przynajmniej w mojej opinii, nic zrobić. Geiger pierwszy skok bardzo przeciętny, w drugim już było trochę lepiej, ogólnie to skracał skok, takie dość asekuracyjne podejście do lądowania, mógł skoczyć dużo dalej, ale też przy tych opadach śniegu w pewnym momencie wydawało się, że może być tak jak w Oberstdorfie, że te wahania przy lądowaniu mogą spowodować, że po prostu ten świeży śnieg komuś zabierze narty i będzie nieszczęście. Na szczęście tak się nie stało. 14. Eisenbichler w pierwszej serii nie trafił zbyt dobrze z warunkami z przejrznikiem, ponieważ uśredniony odczyn nie pokazywał tego, że miał silne podmuchy. Te narty mu bardzo mocno falowały w trakcie lotu, a w drugiej serii nie trafił zbyt dobrze z warunkami, chociaż skok w mojej opinii ten drugi był Eisenbichlera bardzo dobry, ale warunki nie pozwoliły po prostu na więcej. I też to była różnica pomiędzy skokiem Stękały a Eisenbichlera, bo Eisenbichler wyszedł bardzo wysoko, tak jak wtedy, kiedy mu wychodzi ten skok i widać było, że po prostu nie ma powietrza pod nartami, a u Stękały to wyglądało tak, że on już jak na swoje typowe skoki był bardzo nisko nad bólą i to jest ta różnica. Wydaje mi się właśnie, że coś u Stękały nie zagrało, a u Eisenbichlera po prostu te warunki nie pozwoliły na więcej. I Finowie 189,3 punktu straty, tak naprawdę byli dużo bliżej Niemców niż Szwajcarów i naprawdę Aalto spisywał się bardzo dobrze, bardzo dobry. Pierwszy skok było 6 miejsce dla Finlandii po pierwszej grupie. W drugiej serii skok był w mojej opinii też bardzo dobry jak na Aalto, tylko trafił na 80 metrów na sekundę z tyłu i nie mógł zbyt wiele zrobić, podobnie jak Paszkę, chociaż nie miał takiego uderzenia gwałtownego. Prawdopodobnie po prostu Paszkę złapał taki podmuch typu 3 metry na sekundę, który odbił te narty, a jednak w przypadku Aalto, powiedzmy, ten wiatr był bardziej jednostajny na całej długości ze skoku, ale też było widać, że go kompletnie nie niesie ten wiatr. 25. Etu Nusiainen. Wydawało się, że będzie najsłabszy z Finów, ale skoki solidne. 2 razy ponad 120 metrów przyzwoicie lądowane i spełni swoje zadanie na 4. Może nie na 5, ale jednak na 4. Dobrze się spisał jak na swoje możliwości.
czego nie można powiedzieć o Jarko Metę, który wydawało się, że może być nawet mocniejszy od Nusajnena, ale jednak dzisiaj pierwszy skok słaby, a drugi bardzo słaby, kompletnie nie doszedł do nart po wyjściu z progu, one były gdzieś daleko, bardzo pasywnie leciał i 31 miejsce spośród zawodników, którzy przystąpili do drugiej serii, niższą notę indywidualną miał tylko Sandro Hauswirth. To pokazuje, jak słabo spisał się Meta, ale i tak przewaga Finów nad Szwajcarami wynosiła ponad 100 punktów, więc pokazuje, jak przecie też byli dzisiaj Szwajcarzy. 24. Kto Sacho startował w ostatniej grupie. Skoki całkiem niezłe, ale jednak to nie były topowe skoki. Kto Sacho ani też nie miał ani razu takich naprawdę mega dobrych warunków, które pozwoliłyby mu wykorzystać w pełni zalety płynące z jego techniki lotu. Całościowo Finowie zaprezentowali się bardzo dobrze. 210 punktów w klasyfikacji Pucharu Narodów. Szwajcarzy są tak naprawdę niedaleko. Rosjanie zresztą też, którzy nie przysłali kadry do Zakopanego. I dalej mamy Szwajcarię. Schuler 29. Skoki takie przeciętnawe. Hauswirth bardzo przeciętnie się prezentował. 32. miejsce, tak jak mówię, najgorszy, najsłabszy zawodnik z całej stawki, która przystąpiła do obydwu serii, bo nie mówię tutaj o Włochach, a nawet jakby Włosi przystąpili, to też mógłby być na tym ostatnim miejscu. Peter, 30, też skoki dość przeciętne, nawet bardzo przeciętne. Deschwanden nie zrobił zbyt dużej różnicy. Na szczęście dla Szwajcarów Bressadola zawalił skok i gdyby nie zawalony skok Bressadoli, to Szwajcarzy mogliby się nawet, można tak powiedzieć, skompromitować i nie dostać się do drugiej serii. I jeśli chodzi o Włochów, no to Insam miał najwyższą notę, zdecydowanie najwyższą notę ze wszystkich Włochów, ponad 100 punktów, skok bardzo dobry, też dobre warunki, ale jednak Insam naprawdę dobrze spisał się i w kwalifikacjach, i w pierwszej serii konkursu drużynowego. Dobrze spisał się Czekon oczywiście, jak na swoje możliwości, Francesco Czekon oczywiście. Moroder też całkiem nieźle, ponieważ to nie były skoki na bóle, tylko w okolicach co najmniej 110 metra, więc to było jak najbardziej akceptowalne. Niestety Bressadola, tak jak mówię, Bressadola zawalił skok. Odbił się chyba delikatnie za późno, za bardzo przyszły mu narty, odbiły mu i skok był bardzo krótki. I stąd właśnie bierze się to, że Szwajcarzy awansowali do drugiej serii. Szwajcarzy tak naprawdę nie pokazali nic dzisiaj godnego uwagi i mimo wszystko mieli sporo szczęścia, że Włosi ich nie dopadli, co zrobili zresztą w serii próbnej, ponieważ Włosi mieli wyraźnie wyższą notę w serii próbnej i zanosiło się, że tutaj Włosi właśnie mogą sprawić niespodziankę i też tutaj zastrzeżenie pewne do Amerykanów, do Rosjan, skoro Szwajcaria była dzisiaj tak przeciętnie dysponowana, to przecież nawet tak naprawdę na wpół rezerwowy skład Rosjan byłby w stanie tutaj pobić Szwajcarów, przynajmniej tak mi się wydaje. A też Rosjanie zostali zgłoszeni, przynajmniej część ich kadry została zgłoszona do Innsbrucka, ale tam nie wystartowali, więc nie do końca wiem, co mają na myśli działacze czy też trenerzy, jeśli chodzi o reprezentację Rosji, ale cały konkurs był trochę loteryjny, rozstrzygnięcie niespodziewane dla mnie, ponieważ ja typowałem Polskę na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Japonię, na trzecim Norwegię, tutaj chociaż trafiłem Słowenia, niewiele przed Japonią, o niecałe 12, znaczy ponad 12 punktów, typowałem ich na piąte miejsce, Japonię na drugie, oni są na piątym, ale tutaj no jednak zakładałem, że Yuki Asato podtrzyma formę z treningów i kwalifikacji, ale niestety tak się dla Japończyków nie stało. Niemców typowałem na miejsce czwarte, ale i słabsze skoki, i warunki spowodowały, że Niemcy stracili bardzo dużo nawet do tej Japonii i w pewnym momencie wydawało się, że nawet przy odrobinie pecha mogliby przegrać z Finami. Finów trafiłem, Szwajcarów trafiłem i Włochów trafiłem, ale tutaj akurat nie było zbyt dużych możliwości do roszady, jeśli chodzi o te reprezentacje poniżej szóstego miejsca. I krótkie omówienie zawodów Pucharu Kontynentalnego w Innsbrucku. Podobna sytuacja jak wcześniej, czyli jednoweekendowy period Pucharu Kontynentalnego. Jeśli chodzi o miejsca startowe, bo to pewnie wszystkich najbardziej interesuje, no to przypadał one Austrii dzięki występom Niklasa Bachlingera z Niszczołowi, jeśli chodzi o reprezentację Polski, oraz jeśli chodzi o Słowenię, no to Lovro Kosz. Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych konkursów, no to pierwszy konkurs wygrywa z Niszczoł przed Lingenem, Bachlingerem, Schiffnerem, Koszem, Kotem, Fettnerem, Nakamurą, Wolgenantem i Leitnerem. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski pozostałych, no to 15 Tomasz Pilch, 40 Stefan Hula, 45 Niżnik i 47 Arkadiusz Jojko. Jeśli chodzi o drugi konkurs, no to mamy pewne zaskoczenie, czyli Simona Amana na pierwszym miejscu, drugi Bachlinger, jedyny zawodnik, który w obydwu konkursach stawał na podium, trzeci Kosz, czwarty Fettner, piąty Rajmund, pewne zaskoczenie, szósty Schiffner, siódmy Zniszczał, ósmy Wolgenant, dziewiąty Benjamin Ostwold i dziesiąty Witalij Kalinichenko. Ogólnie Kalinichenko
Podczas tego weekendu spisywał się solidnie 10 i 13 miejsce w tak mocno obsadzonym pucharze kontynentalnym. To naprawdę jest wynik, w mojej opinii, bardzo dobry. I jeszcze reprezentanci Polski pozostali: 17 Kot, 24 Stefan Hula, 32 Tomasz Pil, 49 Arkadiusz Jelko i dyskwalifikację dostał Adam Niżnik. Jeszcze dla ciekawskich 50 i 42 miejsce zajął Andreas Wellinger. Na początku sezonu wydawało się, że to może być ten zawodnik na 6, 5 miejsce, jeśli chodzi o kwotę startową, czyli taki za słaby, żeby zsyłać go do Pucharu Kontynentalnego, ale co najwyżej na jakieś pojedyncze punkciki, a jednak tutaj Wellinger zalicza zjazd formy i tak słabe pozycje w Pucharze Kontynentalnym to naprawdę jest bardzo niepokojący sygnał, jeśli chodzi o tego zawodnika. A z bardziej pozytywnych rzeczy, no to mamy trzech nowych zawodników z prawem startu w Pucharze Świata, mianowicie Marcel Strzyżnar, Eliasz Medved, który zaorał Fiska w Zakopanem, tutaj nie prezentował się aż tak znakomicie, ale jednak bez problemu wbił prawo do startu w Pucharze Świata. No i Benjamin Ostwold, tak jak mówiłem, 9 miejsce w drugim konkursie zapewniło mu prawo startu w Pucharze Świata. A jeśli mowa o niedzielnych zawodach w Zakopanem, to mam nadzieję, że warunki nie będą aż w tak znacznym stopniu determinować wyników klasyfikacji końcowej zawodów. To tyle. Do usłyszenia.